Witam serdecznie na spotkaniu promującym książkę Rafała Bujnowskiego. Pod tytułem Polityka obrazów. Książka jest wydana przez Galerię Raster. To jest galeria komercyjna w Warszawie, która reprezentuje sztukę Rafała Bujnowskiego na cały świat, prawda? I dalej. I dalej. Proszę? Książka jest takim większym podsumowaniem jego kariery artystycznej, ale również takim uporządkowaniem problemowym tego, czym Rafał Bujnowski się zajmował. To jest bardzo specyficzne malarstwo. To jest dość wyjątkowy twórca, który praktycznie nie ma nawet odpowiedników na świecie. To się rzadko zdarza, ponieważ jeżeli chodzi o większość dobrych artystów, jesteśmy w stanie znaleźć kogoś, kto w jakiś sposób jest podobny w myśleniu czy w strategiach artystycznych. Rafał Bujnowski osiągnął bardzo specyficzną konstrukcję twórczą, która praktycznie przy całej mojej wiedzy, co jest produkowane, że tak powiem, w dziedzinie malarstwa na świecie, nie ma odpowiedników. To wynika z jednej szczególnej rzeczy, którą nawet bym powiedziała jakimś cudem, bo to jest jakiś cud, udało mu się połączyć. Mianowicie on włączył instynkt konceptualny, który jest taką intuicją intelektualną, bo to nie jest myślenie intelektualne, to jest wybitna intuicja intelektualna. Cały ten instynkt konceptualny połączył z bardzo precyzyjną działalnością i materią malarstwa. Tutaj, żeby to osiągnąć, trzeba łączyć dwa talenty. To jest talent taki małpio-malarski. Tutaj trzeba mieć coś w ręce takiego, że pędzel, farba, płótno, każda z tych rzeczy jest przemyślana do ostatniego punktu funkcjonowania, do ostatniego punktu przekazywania jakiejś tam treści. I na to nakłada się coś, co jest dominujące w stosunku do tej umiejętności malarskiej. Ta umiejętność malarska nigdy nie zdobywa przewagi w tych obrazach. Ona jest zawsze podporządkowana pewnej strategii konceptualnej. I to tworzy, można powiedzieć, tak zwany fenomen Bujnowskiego. I ta książka ten fenomen pokazuje. Także to jest warte zobaczenia od tej strony, ponieważ Rafał od czasu do czasu wystawia w jednym miejscu, w drugim miejscu, ale najczęściej pojawiają się pojedyncze prace. Ale żeby wyczuć tą istotę jego twórczości, jednak potrzeba mieć kontakt z większą grupą prac. I ta książka to gwarantuje, ponieważ ona jest wydana w taki sposób, że można ją poprzez jakość reprodukcji, poprzez wielkość tych reprodukcji, poprzez pewne zgrupowanie prac podobnych, potraktować jako formę wystawy. I ja potem jeszcze wrócę do innych aspektów tej książki, które są nie mniej istotne. Natomiast teraz bym chciała, żeby Łukasz pokazał Państwu pracę i swoje, że tak powiem, kuratorsko-krytyczne myślenie, które tą książkę stworzyło. To teraz chyba ściemnimy trochę, prawda? Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj, za tą okazję do prezentacji tej książki, która rzeczywiście jest dla nas no, czymś więcej niż zwyczajną publikacją. Wiąże się oczywiście też z próbą podsumowania naszego wspólnego doświadczenia, naszego jako galerzystów i współpracujących na co dzień z Rafałem. I ułożenia sobie jeszcze raz w głowach tego, co się zdarzyło, w zasadzie jak to policzyliśmy, w ciągu ostatnich już 15 lat, bo tyle czasu minęło, kiedy się poznaliśmy, chyba nawet trochę więcej, ale 15 lat takiej rzeczywiście pracy regularnej. Dlatego chciałem po prostu opowiedzieć kilka słów o tym, jakiego rodzaju problemem była ta książka i w jaki sposób usiłowaliśmy ją skonstruować, jak ona jest zrobiona i dlaczego tak, a nie inaczej. Mam tutaj prosty, przygotowałem w związku z tym taką prostą prezentację, która trochę o tym opowiada. Więc przede wszystkim to, z czym mieliśmy do czynienia, to ogrom materiału. Znaczy te 15 lat, które się przelicza na bardzo dużo prac fizycznie, bardzo dużo obiektów, ale nie tylko obrazów, również grafik, różnego rodzaju obiektów,
rzeźb, czy również akcji, interwencji w przestrzeni publicznej. Wszystko to, czym Rafał się zajmował. Więc jest to bardzo obszerny zbiór, z którego dokonanie selekcji, wyboru i samo w sobie jest już kłopotliwe. Zdecydowanie się, które wątki są w tej chwili wydają się najciekawsze. Dlatego też ta książka została przez nas pomyślana nie jako chronologiczny katalog prac, ale jako taka podróż, można powiedzieć, bardziej intuicyjna poprzez pewne wątki i obszary. A to są bardzo różne, tak jak powiedziałem, obszary, bo w twórczości Rafała mamy do czynienia z bardzo różnym podejściem, z różnymi tymi tytułowymi politykami obrazów, malowania obrazów. A więc na przykład są obrazy, które są pomyślane do różnych przestrzeni. Obrazy, które są obrazami do wnętrz galeryjnych, ale też obrazy, które były propozycją do wnętrz mieszkalnych. Są wreszcie obrazy, które powstają w bardzo niekonwencjonalny sposób, można powiedzieć. Obrazy, które na przykład powstają na elewacji budynku, czy też na przykład na tablicy szkolnej czy dziecięcej. Są wreszcie obrazy, które w ogóle obrazów nie przypominają, bo są rodzajem modeli obiektów, ale też obrazy, które układają się w bardzo monumentalne i duże serie czy instalacje, które tworzą duże całości, można powiedzieć, muzealne. No i wreszcie, co też było bardzo ważnym dla nas punktem tutaj wyjścia, są to obrazy, które działają na tyle silnie, że prowokują oczywiście ludzi, najróżniejszych ludzi, profesjonalistów, amatorów, kolekcjonerów, miłośników do wygłaszania najróżniejszych opinii na ten temat i rozumienia tych obrazów w bardzo różne sposoby. I ta książka, do udziału w tej książce zaprosiliśmy właśnie grupę osób, które wydawało nam się, że w jakiś sposób towarzyszą czy przyglądają się z przychylnością pracy Rafała. I poprosiliśmy je o napisanie krótkich, możliwie krótkich, subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do konkretnych obrazów. I tutaj to, co pokazuję w tej chwili, to są właśnie wyjęte fragmenty niektórych z tych wypowiedzi, które właśnie pokazują też, jak różnymi językami, czy też w jaki już różny sposób można myśleć o obrazach Rafała i jak w różny sposób można je też wreszcie interpretować. Więc ta książka w naszym zamierzeniu miała być nie jednym głosem, ale miała być zbudowana z wielu głosów, z najróżniejszych opinii wyrażanych też w różny sposób, co też oddaje w naszym przekonaniu tą jedną z podstawowych cech twórczości Rafała, to znaczy tą właśnie jej rozmaitość, to znaczy dopuszczenie najróżniejszych języków malarskich w ramach jednego dzieła. No i właśnie, i ten jakby to z tą olbrzymią i bogatą materią różnorodną staraliśmy się przełożyć na książkę, na formę, która jest też podlega pewnym jakby konwencjom i warunkowaniom. Ta książka w związku z tym jest pomyślana jako też nie jako jeden tom konkretnie zaprojektowany i wykonany, ale jako książka, która ma kilka swoich jakby wcieleń. Jest zarówno dostępna w twardej oprawie, jak i w oprawie broszurowej. Jest osobno wydanie angielskie i polskie. W ramach tego broszurowego wydania też wykorzystaliśmy jeden z motywów z jednej z serii Rafała, z serii portretów górników, rysunków malowanych, rysowanych węglem. I ta książka jest dostępna w kilku wersjach z kilkoma właśnie portretami. Jak również z uwagi na specyfikę tych obrazów, które często są też w ten sposób namalowane, że zachowują się w rozmaity sposób zależnie od oświetlenia, jakie jest, a więc są to na przykład obrazy serii Lamp Black, które są malowane farbą, która w szczególny sposób odbija światło i te odbicie w zasadzie konstruuje całą narrację w obrazie. I te obrazy, które są właśnie taką farbą połyskującą, malowane. Te obrazy zostały zreprodukowane na papierze błyszczącym, natomiast reszta prac jest sfotografowana, jest wydrukowana na papierze matowym. No i właśnie to, o czym mówiłem, w swojej jakby konstrukcji takiej redakcyjnej, ta książka nie ma wstępu w zasadzie żadnego takiego rozbudowanego eseju czy wywiadu z artystą, ona w zasadzie ma taką jednorodną strukturę. Jest albumem, w którym przy obrazach pojawiają się komentarze, ale to są jakby trzy równoległe narracje, które tutaj się toczą. A więc są to, co już wspomniałem, są to wypowiedzi zaproszonych przez nas kuratorów, kolekcjonerów, artystów, również samego Rafała, którzy w możliwie subiektywny sposób opowiadają o konkretnych
pracach. To, co uważają z nich istotnego, czy to dlaczego je lubią, czy dlaczego je posiadają, bo są to też wypowiedzi, właśnie tak jak powiedziałem, osób, które są właścicielami tych prac, prywatni kolekcjonerzy, albo na przykład dyrektorzy muzeów, których te prace znalazły się w kolekcji. Drugą jakby warstwą jest tekstową, to są też pojawiające się przy niektórych seriach szczególnie prac, takie nasze odredakcyjne komentarze, które wyjaśniają też to, jak jakieś serie były skonstruowane, jak niektóre prace były malowane albo w jakim kontekście powstały. Taki rodzaj komentarza, który wyjaśnia trochę i pozwala zrozumieć szersze jakby tło, szerszą przestrzeń tych obrazów. I wreszcie są tam to, co się oczywiście na ogół w książkach z reprodukcjami pojawia, czyli taki rodzaj technicznej informacji o wymiarach obrazów, ich technice, o tym, kto jest aktualnie właścicielem lub nie jest właścicielem tych prac. Wszystkie takie techniczne rzeczy, które przypominają nam, że to mamy do czynienia też nie po prostu z jakimiś fantomami wydrukowanymi na papierze, tylko też konkretnymi obiektami, obrazami. Też sposób jakby pokazywania tych obrazów, to też oczywiście jest wielkie zagadnienie i można było długo o tym mówić, ale pokazuję tu kilka jakby przykładów, metod, które tu były zastosowane po to, żeby pokazać te obrazy i nie tylko obrazy, obiekty w urozmaicony sposób, żeby lepiej jakby zrozumieć ich specyfikę. A więc mamy na przykład takie fotografie, które zostały wykonane przez samego Rafała, które pokazują obraz na ścianie pracowni, sfotografowany, ten sam obraz sfotografowany z dwóch różnych stron, pod różnymi kątami, który pokazuje, jak ten obraz zmienia się w zależności właśnie od kąta widzenia. Ale również pokazywanie prac poprzez, klasycznie poprzez ujęcie ogólne, ale też detal. To są akurat prace z cyklu witraże. Czy wreszcie reprodukcje prac jako płaskie reprodukcje obrazów, ale też zdjęcia ukazujące obrazy lub obiekty w przestrzeni konkretnej, pokazujące jakby fizyczność i skalę tych obiektów. No i wreszcie taka bardzo też zasadnicza w wypadku Rafała rzecz, to znaczy w ogóle zagadnienie materialności obrazu. Tak jak tutaj powtarzam, obraz to też konkretny przedmiot wykonany z konkretnego materiału, drewna, płótna, farb, o konkretnej materialności, o konkretnej fakturze. Tutaj też widać po prawej stronie zdjęcie, które wykorzystane jest, zdjęcie z tej serii jest wykorzystane na okładce książki tego twardego wydania. To jest zdjęcie, które przedstawia obrazy, nieudane obrazy, czy obrazy, które Rafał ostatecznie zerwał z Blade Ramów i posłużyły mu później do przerobienia na kolejne prace. No i myśląc w ten sposób dochodzimy też do kwestii książki, jako też konkretnie przedmiotu wykonywanego z konkretnych materiałów. I tu nam też chodziło o zbudowanie pewnej takiej aluzyjnej relacji do obrazów. A więc książka składa się też z konkretnego materiału, który, na przykład tektury, która jest powleczona kolejną warstwą zadrukowanego papieru, gdzie jest ten wizerunek. Pokryta jest jeszcze folią błyszczącą, grzbiet jest wykończony płótnem, czyli tym samym de facto materiałem, z którego są skonstruowane obrazy, czy większość z nich. To samo pojawia się w tej wersji w miękkiej okładce, gdzie z kolei wykorzystaliśmy to skojarzenie pracy wykonanej na papierze, rysunku węglem z miękką fakturą papieru, przypominającego trochę Bristol. A więc tutaj ta okładka oddaje trochę w założeniu materialność tego rysunku i przez to, że papier jest lekko fakturalny, to trochę przypomina w dotyku, tak jakby rzeczywiście mieliśmy do czynienia z realnym rysunkiem. I raz jeszcze blok jakby książki wykończony, oklejony płótnem. No i to jest jakby tak wielkim skrócie o tej książce, jako o też realnym zadaniu, które musieliśmy wykonać, w zadaniu redakcyjnym, ale też graficznym, fotograficznym i realnym przedmiocie, który mam nadzieję będzie teraz służył nam wszystkim dobrze i pomoże właśnie jakoś się nawigować po tym bardzo rozległym polu i intrygującym, jakim jest twórczość Rafała. Okej, dzięki. Więc Łukasz udowodnił, że książka jest dla niego całkowicie przeźroczysta. Ja książkę bardzo starannie oglądnęłam i przeczytałam wszystkie teksty. Natomiast Rafał, który jest bohaterem tej książki, jeszcze jej nie czytał.
Natomiast ja bym chciała Cię zapytać, na ile Ty brałeś udział w przygotowaniach do tej książki? I na ile znałeś jej koncepcję, jej strukturę, na ile miałeś ewentualnie wpływ na wybór zdjęć, czy w ogóle układ prac? No faktycznie, dzisiaj ją dostałem dopiero fizycznie do ręki, a udział był taki, że pomagałem zgromadzić, udostępniłem swoje zdjęcia Michałowi i Łukaszowi, bo uznaliśmy, że nie będę się wtrącać tam w ich pracę. Także to jest autorska książka Galerii Raster. Bez takiego bezpośredniego udziału mojego. Ale jest tam twój tekst. Który? O Siparisie. A tak, 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 tak. To telefonicznie był przekazany. I jestem pod wrażeniem oczywiście tej prezentacji Łukasza. Ale powiedz, jakie to jest wrażenie, bo to u ciebie wszystko jest lekko ironiczne. Nie, ale serio, no mi się wydaje, że to nie jest za często robione. Nie za często robimy takie rzeczy. Co 15 lat to nie jest jakaś perwersja. Nie, no, to nie jest żadna perwersja. To jest, że tak powiem, rozsądne i konieczne podsumowanie pewnego etapu. Natomiast ta książka nie jest wyłącznie książką o Rafale Bujnowskim, ponieważ ona również pełni inne ciekawe funkcje. Łukasz Gorczyca zaczynał swoją karierę w Artwordzie jako redaktor czasopisma. I było to czasopismo z jednej strony bardzo dowcipne, z drugiej strony bardzo inteligentne i wnikliwe. Także tutaj na samym początku jak gdyby swojego wejścia w sztukę on udowodnił to, że jego patrzenie jest rzeczywiście patrzeniem krytycznym i można powiedzieć dość bezinteresownym, który ja to do dzisiaj bardzo cenię. I ta książka w pewnym sensie pokazuje ten rodzaj takiego redakcyjnego nerwu, który wywodzi się z prowadzenia czasopisma. I myślę, że koncepcja tego, żeby udostępnić komentarz i dopuścić do komentarza osoby o bardzo różnym i spojrzeniu, i pewnych możliwościach krytyczno-teoretycznych, ale również o pewnych strategiach w obrębie artwordu, tutaj stworzyły ciekawy eksperyment, ponieważ mamy tutaj rzeczywiście kilka osób związanych z muzeami czy z galeriami. Między innymi jest Monika Szewczyk, jest Joanna Mytkowska, jestem ja. Moje koleżanki wykazały się większą, że tak powiem, czujnością polityczną, ponieważ pisząc o pracach Rafała jednak powiązały jej albo wybrały te prace w ten sposób, żeby to były prace z ich kolekcji. Także pojawia się również tutaj pewien rodzaj takiej, no można powiedzieć, reklamy własnej instytucji. W moim wypadku nie było to możliwe. Jeżeli chodzi o kolekcjonerów, to bardzo wyraźnie widać pewne spojrzenie osoby, dla której sztuka stanowi sprawę prywatną. Także tutaj głównie te komentarze opierają się na pewnego rodzaju takiej tajemniczości wrażeń, pewnej szukaniu czegoś, co jest bliskie naszym bardziej emocjom niż przemyśleniom, szukanie pewnego rodzaju, można powiedzieć, takiej bardziej wyrafinowanej przyjemności. Ale zakres tych komentarzy jest bardzo różny. Najbardziej taki, można powiedzieć, specyficzny jest w tekście Adama Budaka, który tutaj właściwie zaprezentował taki rodzaj wyrafinowania XIX-wiecznego. To znaczy pięknie to jest napisane, bardzo takie ozdobne, pełne skomplikowanych słów i generalnie zostawia nas z brakiem przekazu. To jest taki... Tak, ja nie wiem, nie będę tego czytała, może przeczytać? Zobaczymy. Bo naprawdę tutaj zakres tych komentarzy jest... W którym to jest miejscu? No tu. O. Tu będzie, okej. Okay. I to brzmi tak. Twórczość Bujnowskiego to milczący spektakl malowania nacechowany najwyższym przepychem samego obrazu, który nadaje mu charakter zarazem sakralny i duchowy, przywodząc na myśl pierwotną, niemal metafizyczną intymność, której i tak dalej.
Także tutaj jest rzeczywiście pewna przyjemność językowa, która nas chroni przed jakimś zbyt, że tak powiem, nachalnym przekazem dotyczącym czyjejś interpretacji. I to uważam za duży walor tej książki i to, że ona jest pewnego rodzaju eksperymentem w jakimś banale jednak katalogów. Myśmy osiągnęli pewien model katalogów, który no jest momentami trochę nieznośny. Również taki język kuratorski jest w wielu wypadkach dosyć nieznośny. I ta książka, mimo że są tu kuratorzy, mimo że są tu ludzie piszący o sztuce, w zdecydowanej większości wypadków tej pułapki uniknęła. Także to mnie bardzo w niej zachwyciło, że jest to pewien rodzaj takiego eksperymentu i przełamania złej tradycji publikacji artystycznych. Nie będę cię pytać, czy tak uważasz, ponieważ nie czytałeś książki. Natomiast zapytam, bo wiadomo, czemu ona posłuży nam, prawda? Z grubsza wiadomo, jaka jest intencja tej książki dla publiczności wobec kolekcjonerów, artystów i ludzi, których sztuka interesuje. Ale jaką funkcję będzie miała ta książka dla ciebie? Trudne pytanie. Nie powiedziałam, że będzie łatwe. No, w lutym skończyłem 40, to właśnie rozmawialiśmy przed spotkaniem naszym, że Masza mówi, że to jest dla wielu artystów taki powód do podsumowań jakichś albo do retrospekcji. A ja chciałem się jeszcze wytłumaczyć, dlaczego się nie interesowałem tą książką, kiedy ona powstawała. I wydaje mi się, że mam takie alibi, bo tak samo w malarstwie nie uważam się za bohatera tych obrazów, czy sztuki, czy malarstwa samego. Bardziej postrzegam swoją rolę jako asystentura, że nie robię, nigdy nie stawiałem siebie w roli takiego podmiotu lirycznego, tylko raczej wykonawcy albo asystenta właśnie. Asystenta Rafała Bujnowskiego, tak? Nie, asystenta danego obrazu, danego malarstwa, danego chwytu na malarstwo. I teraz jak słuchałem opowieści o tej książce, to sobie pomyślałem, że ta moja postawa w pracowni daje mi możliwość zachowania dystansu do takich publikacji. Że to nie jest książka o mnie, tylko o malarstwie po prostu. Albo o takiej aktywności twórczej. Nie? Tak to widzę. Ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czemu ona będzie jeszcze jednak służyła. Przeczytasz ją? Na pewno, tak. Tak, no umiem czytać, Maszą. Udaję debila czasem, ale interesuje się. A czy jest tutaj jakiś w tej książce koncept na obraz Bujnowskiego? To jest jednak ewidentnie podsumowanie, prawda? Podsumowanie oparte na bardzo precyzyjnym wyborze. Nawet ten wybór ma momentami taką dosyć dużą oszczędność i lakoniczność, ponieważ tutaj nie poszedł w stronę takich najbardziej efektownych, kolorowych rozwiązań, tylko raczej takich pogłębionych konceptualnie. Trochę próbuję odpowiedzieć na pytanie, które ci zadaję, ale jeszcze wracam do niego. Wydaje mi się, że tą książką chcieliśmy spróbować na nowo sobie zdefiniować to, co jest tak naprawdę najważniejsze w tych obrazach, w pracy Rafała. I chcieliśmy zaaranżować tutaj na stronach tej książki taką sytuację, którą udaje się Rafałowi aranżować za pomocą swoich prac. To znaczy, że dla wszystkich jego obrazów najważniejszym, jednym z najważniejszych parametrów, jeżeli w ogóle nie najważniejszym, wydaje się przestrzeń, ale niekoniecznie konkretna przestrzeń architektoniczna namalowana na obrazie, ale ta przestrzeń, w której te obrazy się rozgrywają. I to nie tylko przestrzeń galerii, muzeum czy czyjegoś mieszkania, ale też przestrzeń taka społeczna. Że to są obrazy o oglądaniu obrazów, to są obrazy o tym, jak ludzie używają obrazów, to są wreszcie obrazy o tym, jak obrazy są generowane, o różnych procedurach tworzenia obrazów, o różnych metodach na obrazy. I w związku z tym zrozumieliśmy, że być może ten taki, właściwie to, co przed chwilą Rafał powiedział, też jest może tropem w tym kierunku, ta idea asystentury, że w zasadzie Rafał jest kimś takim, który tylko
odkrywa pewne sytuacje, czy pozwala ludziom zauważyć to, jakie są ich własne nawyki. W tym sensie ta sztuka i te obrazy dzieją się tak naprawdę między ludźmi w konkretnych przestrzeni. I dlatego pomysł na tą książkę, znaczy z tego pomysłu miała też wynikać taka sytuacja pewnej paraspołeczna. To znaczy, że na tych kartach tej książki spotykają się ludzie, którzy mówią różnymi językami. Są z różnych miejsc, z różnych zawodów. Czasem te głosy są ze sobą sprzeczne, czasem jest bardzo dziwne przeczytać obok siebie tekst, który jest bardzo suchym, na przykład inteligentnym tekstem przypominającym jakby notę prasową Muzeum Sztuki Nowoczesnej, obok tekstu, który jest pełen emocji i bardzo prywatny, którym kolekcjoner opowiada swoją historię, poznania artysty, poznania galerzystów, czy też obok na przykład teksty Marcina Maciejowskiego, który też jest kolegą i przyjacielem Rafała, który nagle poprzez obraz, konkretny obraz wraca do wydarzeń, które miały miejsce te 15 lat temu, kiedy okazuje się, że gdzieś ta historia z tego obrazu da się wyłowić. Czyli chodziło o stworzenie takiej paraspołecznej trochę sytuacji odbioru tego malarstwa, pokazania, że obrazy dzieją się nie na ścianach, tylko w zasadzie dzieją się pomiędzy tymi ścianami, pomiędzy ludźmi, pomiędzy różnymi sposobami widzenia, patrzenia. Stąd też jest ten tytuł, znaczy Polityka obrazów, jako też myślenie i o wielości, ale też myślenie o tym, że te konkretne obrazy gdzieś zmierzają, dzieją się, są też negocjowaniem pewnych sytuacji. Nie wiem, czy ja to odpowiedziałem. Coś powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Z grubsza odpowiedziałeś. W tej książce pojawia się jeszcze jedna rzecz, na którą raczej będziesz musiał odpowiedzieć. Znaczy, mam nadzieję, że odpowiesz. Ona jest nieprosta. I to też oczywiście widać dzięki temu, że te prace zostały zebrane i w jakiś sposób ze sobą złożone. Mianowicie pomiędzy poszczególnymi grupami prac, pomiędzy poszczególnymi konceptami jest ogromna jakby przepaść. Czasami się sprawia wrażenie, jakby każda z tych prac mogła mieć swojego osobnego artystę. Co być może rzeczywiście ma tutaj pokrycie z tym, co powiedziałeś o tym asystencie. Że tu cały czas się pojawia jakiś inny twórca, który cię zatrudnia do asystentury. I jest pytanie, na które tutaj nie ma odpowiedzi i ona prawdopodobnie nie jest łatwa. Mianowicie, co się dzieje twórczego pomiędzy poszczególnymi blokami prac? Jak wygląda to przejście? Jak wygląda ten, jak on jest długi? Ja wtedy rzucam tą robotę i dzwonię do Łukasza i mówię, żeby mi oddał moje zabawki, że kończę tą zabawę, kończę z tym i że to już dno tej studni i takie tam proces. A pytanie było o tym, dlaczego takie różne... Znaczy nie, to mnie akurat nie dziwi. Ponieważ one są różne i jednak bardziej po wierzchu niż w środku. Natomiast w momencie, kiedy się je tutaj ogląda w tym zestawieniu, to rzeczywiście można pomyśleć, że... Że wariasz, że... no. Nie. Ale nie, ja kiedyś bardzo chciałem mieć swój styl, taki jak Matisse, prawda, albo Chagall, że od razu wiadomo. Ale potem polubiłem to, że nie mam stylu, że mi się nie udało. Podoba mi się to, że nie... Ale nawet mi nie chodzi o styl, tylko chodzi mi o pewien, jednak dużą odległość pomiędzy myśleniem w ramach tamtej pracy, a myśleniem w ramach tej pracy. Ono jak gdyby wymaga troszeczkę innego punktu widzenia, również takiego niemalże światopoglądowego. I dlatego między nimi musi być pewien rodzaj relaksu. Ty powiedziałeś o takim relaksie dosyć brutalnym, że wszystko rzucasz i jest to taka terapia dialektyczna. Natomiast jak się pojawia na przykład zapowiedź nowej pracy? Czy ty masz to wyczute, czy to jest pewien rodzaj takiego impulsu? No, to metoda prób i błędów, to jak na okładce widać, prawda? A całą wspólną tych wszystkich projektów jest, przepraszam za wrażenie projektów, ale jest chyba to, że jest to poszukiwanie w obrębie przedmiotu i technologii jakby. I że to obraz się zaczyna nie od zafascynowania speleologią, tylko od gestu pędzla albo oddolnie powstają te prace. To, że
Dla mnie one są abstrakcyjne, ale z zastosowaniem. To jest jakby taka abstrakcja stosowana po prostu. Tak jak te obrazki. One są dla mnie abstrakcyjne, ale można przy odrobinie dobrej woli jakby przyporządkować je realności. Jeżeli mogę trochę popolemizować z tym, ale w zasadzie nie tyle polemizować, tylko jest pewna też warstwa tego wszystkiego, którą Rafał w elegancki sposób przemilcza tutaj. Znaczy, pracując też nad tą książką i śledząc te prace i zbierając je później do kupy i przyglądając się im, da się też, jestem o tym przekonany, da się też zauważyć, że wiele z tych serii prac, czy tych tak zwanych projektów, gdzieś zaczyna się też nie tylko od właśnie tej metody, która jest konieczna do tego, żeby taki obraz mógł powstać, ale od też pewnej sytuacji, też pewnej aury. Też właściwie można to nakreślić taką aurą polityczno-społeczną, że są przykład obrazy, które się wydarzyły w czasie, kiedy na przykład nastąpił krach na rynku nieruchomości. I paradoksalnie są to obrazy, które o tym opowiadają, mimo że oczywiście jest tam stworzona cała metoda, jest to powiedziane w wyrafinowany jakby malarsko sposób. Są to abstrakcyjne obrazy, można powiedzieć. Tak, dokładnie. Natomiast jest bardzo wiele takich sytuacji, w których ewidentnie są jakieś takie impulsy, gdzieś zewnętrzne impulsy, które sprawiły, że te obrazy jeszcze płoną na trochę inny sposób. Tak jak ten projekt chociażby z wizą, kiedy namalowałeś autoporty, który znalazł się w twojej wizie amerykańskiej. No kiedyś billboardy były w Krakowie i w Polsce takimi kolorowymi kwiatami. To też wtedy powstała galeria na billboardach. No, ale no tak, jest więcej takich sytuacji. Są też były te portrety tych górników, które gdzieś wydarzyły też, bo... Ale ta realność przenika mimochodem, osmozą jakby, to nie jest... No tak, ale to jest właśnie coś, o czym trzeba powiedzieć, bo to nie jest takie też oczywiste, bo są też artyści, którzy nie zwracają uwagi na... gdzie ta osmoza nie zachodzi. Ale dla mnie jest jakby intrygujące to, że co mnie zawsze bardzo inspirowało i dlatego też nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, żeby użyć słowa polityka w tytule tej książki. Chociaż brzmi tak modnie. Że te właśnie, że te obrazy, że te że wiele z tych obrazów ma tą niezwykłą cechę, że w postaci w całkowicie abstrakcyjnej formie przekazuje jednak komunikat, czy napięcie, pewne napięcie, które jest napięciem politycznym, które odnosi się też właśnie do konkretnego czasu, miejsca, sporu. I te obrazy też przez to, myślę, są w jakiś sposób bardziej też uniwersalne, bo ta metoda, ta znaleziona na to, nie jest jakby dosłowna. Tak? No tak, ale te gazetowe sprawy są tylko pretekstem dla tego fenomenu malarskiego jakiegoś, któregoś. To jest jedna z kluczowych rzeczy, że obraz nie powstaje bez powodu. No tak. Trzeba się skupić tylko na tych obrazach, które muszą powstać. No właśnie. Ale nie wszystkie musiały, prawda? Znaczy ja mam takie wrażenie, że niektóre prace by powstały na przykład nie wiem, w Rumunii albo na Islandii. Że niektóre są takie zbiegi, intuicji, takie pokrywają się czasem. Nie, oczywiście, ale ja mówię w tej chwili o twoich obrazach. Ta okładka pokazuje, że nie wszystkie musiały powstać, tak? Właściwie to powstały, tylko to są warianty, nieudane... Nieudane warianty. Nieudane warianty, tak. Bo był taki moment, że byliśmy akurat w tym samym czasie w Nowym Jorku. Aha. I ja pamiętam wtedy, jak chodziłeś często do Muzeum Historii Naturalnej. Pamiętasz? I tak? Wtedy powstały te... I pamiętam ten moment takiej fascynacji, która w ogóle jeszcze nie zapowiadała obrazu. Bo opowiadałeś o tych narzędziach, a one nie, jak gdyby jeszcze nie zapowiadały obrazu. W którym momencie się pojawił obraz i jak znalazłeś dla niego formę? To były takie obrazy malowane gęstą, odolejoną jakby farbą olejną, z taką prawie zaschniętą. I były malowane nożem. I przypominała, właściwie do połowy były takie. Ty są w książce, prawda? Były eksponatami z tego muzeum, a... Ale one pochodziły ze zdjęć, czy też z pamięci? Z pamięci. Pamięci, no właśnie, czyli nie były eksponatami. Nie, to nie były kopie z muzeum. Ale to jest większa grupa takich obrazów, kiedy ty się bawisz w realizm absurdalny, czyli w realizm taki, że masz, że odbiorca ma wrażenie, że ma do czynienia nie z obrazem przedmiotu, ale z przedmiotem. No właśnie, to jest ciekawe też dla mnie przecież.
lokalizowanie takiej granicy, gdzie się kończy obraz, a gdzie zaczyna przedmiot, to jest interesujące po prostu było dla mnie. Nie dlatego to robiłem, żeby no, żeby coś tam. Z ciekawości. Analitycznie. To jest pierwsza książka o Rafale, którą zrobiliście? Tak. To jest pierwsza, którą my rzeczywiście robiliśmy. Były też książki, które Rafał sam robił. Była taka książka. No była książka, którą myśmy zrobili razem w Bumrze. To była na pierwsza książka, tak. Ale to jest pierwsza no, jakby nasza próba opowiedzenia tej historii. Znaczy nie, tu historia nie jest opowiedziana. Od wewnątrz można tak powiedzieć. Nie, bo tutaj, bo jeżeli chodzi o, że tak powiem, opowiedzenie historii takiej artystycznej, no to retrospektywnej, to jest książka, która was czeka dopiero. Tak, tak. Znaczy, oczywiście przygotowując się do wydania takiej książki, powiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że potrzebujemy taką książkę zrobić, że chcemy ją zrobić. I zastanawialiśmy nad różnymi pomysłami i metodami. Była też... Są takie pomysły, które myślę, że może jeszcze w ogóle zrealizujemy. Takie pomysły, które bardziej grały z innymi jakby aspektami pracy Rafała. Na przykład jest taki pomysł, żeby wydać książkę, która będzie katalogiem wszystkich prac czarno-białych, gdzie pokazać jakby inny zupełnie klucz, bardzo skrajnie formalny do tych prac. Czyli na przykład połączyć są grafiki, wszystkie obrazy czarne, może czarną farbą tylko wyłącznie, pokazać radykalnie, jakby pokazać bardzo taką wąską perspektywę na w zasadzie zagadnienie czysto plastyczne, tak? I przybrać także formę takiego katalogu, tak jakby katalog Raisonné, punkt po punkcie wszystkie zrealizowane prace, tak? Taka, to trudne zresztą technicznie będzie do zrobienia, ale więc się zastanawialiśmy nad tym, co zrobić i rzeczywiście zdecydowaliśmy się też na taką książkę, która nie jest, zgadzam się z tym, że nie jest prosta w tym sensie, że ona nie daje takiego prostego, linearnego wykładu. Rok 2001. Ale to nie jest zarzut, coś tam. Nie, że nie daje. Ale też właśnie nie o to chodziło. Chodziło nam raczej o tym, żeby nie pokazywać, no to 15 lat oczywiście się tu gdzieś tam pojawia, chociażby w tytule, ale to jest raczej taki symboliczny okres, ale zależało nam raczej na tym, żeby pokazać, że to wszystko jest no, jakby dzieło, które dzieje się równolegle, to jest jakby współczesne, pokazać to, że te prace, mimo że oczywiście powstają w różnym czasie, że tak naprawdę to nie kwestia różnego czasu jest istotna, tylko tego, że on, to są te same, to są prace tworzone przez tego samego artystę. I dlatego nie interesował nas klucz chronologiczny, tylko znalezienie jakiegoś innego porządku, który pozwoliłby w jakiś ciekawy sposób przejść przez to i zobaczyć różne przejścia właśnie między różnymi cyklami prac. Bo ty miałeś zadać pytanie, dlaczego to jest taki, tak właśnie jest, nie po kolei. Znaczy nie tylko nie po kolei, bo na przykład momentami jest tak, że zaczyna się od tekstu, a potem idą, po tekście idą obrazy, które są z nim związane, a czasami zaczyna się tak, że obrazy pojawiają się jak gdyby bez zapowiedzi. No, chodziło oczywiście o efekt bardzo prosty i taki naturalny, żeby nie odczuwać żadnego dyskomfortu związanego z oglądaniem tej książki. Ty jesteś oczywiście szczególnie wnikliwym czytelnikiem jej, ale to była generalnie bardzo skomplikowana też praca, żeby to tak ułożyć, że rzeczywiście to działało, więc nie mogliśmy przyjąć jednej takiej arbitralnej zasady, że do każdego obrazu będzie taki komentarz na przykład, albo że zawsze ten tekst będzie z przodu czy z tyłu. Musieliśmy, żeby to w ogóle mogło zadziałać. Czy oni idą synchronicznie, te teksty i nie, no idą. No, na ogół jest tak, że tekst, który jest o obrazie, jest przy tym jest obrazie. Przy tym obrazie, tak. Ale czasem rzeczywiście jest tak, że są teksty, które się odnoszą do całej serii prac, która następuje potem, albo odwrotnie. Że... Tak. Więc tak naprawdę to było na końcu bardzo, bardzo skomplikowane i bardzo jakby długa praca, żeby ułożyć w kolejności te obrazy. To było bardzo wiele prób też i bardzo wiele wersji. Różne obrazy wypadały, wpadały. Rezygnowaliśmy z różnych prac, mimo że je bardzo cenimy i wkładaliśmy zupełnie inne. Więc to tak naprawdę tego, mam nadzieję, nie widać, ale to dosyć było dużo tego rodzaju pracy. I raczej kierowaliśmy się tym, co powiedziałaś na wstępie, użyłaś tego miłego sformułowania. O inteligencji emocjonalnej chyba powiedziałaś. Czy o intuicji, nie, o intuicji. O intuicji intelektualnej. Że raczej mając jakby głęboko te obrazy w głowie i w sercu, usiłowaliśmy znaleźć właściwie brzmienie tych prac. Wydaje mi się, że to widać, wiesz? A trudno było namówić krytyków, żeby pisali za darmo?
No to jest, w ogóle staliśmy tutaj przed poważną logistyczną kwestią. Też mówię jeszcze. To nawet nie chodziło też, jednym aspektem oczywiście były pieniądze, bo chcieliśmy mieć dużo tekstów od wielu ludzi, ale też z drugiej strony nie zależało nam na długich esejach, mimo to, że dwa są długie. Niestety nie udało się. No był nakaz krótki. Był nakaz wręcz krótkich, ale niektórzy niestety nie byli w stanie się powstrzymać i nie mogli się do końca tego zastosować. No i w związku z tym też mieliśmy też pewne problemy, no jakby to powiedzieć, no chyba takiej natury trochę, mieliśmy pytania też natury etycznej, komu możemy płacić, czy różnym ludziom możemy płacić, czy nie możemy płacić. A ja zaprojektowałem taki drobiazg, w związku który, z tym właśnie, w związku który z tym, ten, dam w prezencie. W związku z tym zostało to tak jakby sformułowane, że zapraszamy, czy prosimy o napisanie takiej wypowiedzi i że w zamian przygotowana będzie specjalny egzemplarz książki z takim prezentem od artysty. Taka praca biometryczna, tak. Ale to jeszcze nie chcę zdradzać, bo to będzie niespodzianka. Tak czyli, samo jak dla mnie jest, są te teksty. Czyli każdy autor dostanie też jakby od artysty jakąś dodatkową rzecz, przedmiot. Więc to nie jest tak całkiem za darmo. To jest też, jakby mieści się w poetyce praca Rafała. Nie, to jest ogromne, piękne honorarium. Bo pamiętam, że był taki bardzo, bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które Rafał parę lat temu prowadził, że postanowił uposażyć swoją córkę i wymyślił kolekcję sztuki współczesnej. No tak, wystawialiśmy to w zeszłym roku. Tak. I dla Mileny postanowił uzbierać kolekcję sztuki współczesnej i najprostszym metodem było to, żeby po prostu ze znajomymi artystami się wymienić na pracę. Ale w związku z tym Rafał namalował specjalnie też jeden cykl obrazów, który nie był w ogóle dostępny w żaden inny sposób, nie był w sprzedaży, nie był nawet wystawiany, tylko został po prostu namalowany na wymianę z innymi artystami. I to były obrazy przedstawiające skórki. Takie królicze. Królicze, czyli tak jakby... Czyli taki ekonomia paleolitu. Tak jest. No więc wracamy do tego rodzaju ekonomii i usiłujemy usługę za jakieś inne dobro. Za fant. Za fanta. Usługa za fant. No to jest książka, która... Często jest, tak się przyjęło trochę, że tego rodzaju książki bardziej obszerne powstają przy okazji dużych wystaw, że artysta ma wystawę, powstaje katalog i tak dalej. A my trochę odwróciliśmy tą perspektywę, stworzyliśmy książkę jakby zamiast wystawy, czy też przed wystawą, miejmy nadzieję, która tak naprawdę dla nas była rodzajem wystawa, tak? Wystawy. I teraz... Nie wiem jeszcze. I teraz myślę, że to może jest tak książka też w naszym zamierzeniu, może jest wstępem do tego, żeby właśnie spróbować też się teraz zmierzyć się z tym przestrzeni, to znaczy spróbować stworzyć wystawę, która nie będzie tylko wystawą jakichś tam najnowszych prac, ale spróbować obejrzeć, objąć te powiedzmy ostatnie kilkanaście lat i ułożyć to też w przestrzeni, jakby zmierzyć się fizycznie z tymi obrazami, a nie tylko z ich reprodukcjami. To myślę, że jest następny krok, to byłoby intrygujące. Tego my to już się raczej nie możemy podjąć, ale myślę, że to jest ciekawe zadanie dla kogoś. Nie, oczywiście inaczej wydaje się książka o artyście, kiedy za tym stoi wystawa i pewien rodzaj porządkowania prac, czy to w chronologii, czy to problemowy, czy to ekspozycyjny. Natomiast tutaj ta książka jest wyłącznie obrazem od strony wielowarstwowości i różnorodności, która w twórczości Rafała jest naprawdę porażająca.